Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy, witamy się z Wami z W69. Dzisiaj Stelmet Falubaz Zielona Góra zmierzy się z Celfast Wilkami Krosno. Jaki będzie wynik, to się jeszcze okaże. Panie trenerze, Wy przyjeżdżacie dosyć mocno osłabieni, ale mimo wszystko jesteśmy nastawieni na bardzo zacięte spotkanie. No dokładnie, przyjeżdżamy mocno osłabieni, ale przyjeżdżamy też z jakimś planem i na ten mecz, tak, licząc, że to się wszystko tak poukłada, że możemy tu przyjechać jeszcze raz w tym sezonie, więc chcemy jak najwięcej z tego wyjazdu wyciągnąć. Oprócz wygranych biegów chcemy mieć jakby przegląd tego, jak się zachowuje tor i wszystkie rzeczy, które wpływają później na wynik meczu. W latach 96-97 jeździł Pan dla zielonogórskiej drużyny. Jak Pan wspomina te czasy? Nie no, ja zielonogórski czas bardzo dobrze wspominam. Może już nie z samej, że tak powiem, czystej jazdy, bo jakichś tam, powiedzmy, oszumiających wyników nie robiłem. Jednak prywatnie zostałem tutaj na kilka lat. Mieszkałem, mam cały czas znajomych, przyjaciół, także bardzo chętnie tutaj wracam. Przeglądaliśmy też archiwalne materiały i trafiliśmy na jeden bieg z 96 roku, gdzie zmierzył się Pan z Markiem Mrozem. Marek Mróz był wtedy zwycięzcą, jakby zajął drugie miejsce. Pamięta Pan może ten bieg? Z 96 ciężko mi sobie przypomnieć. Nie, szczerze nie pamiętam. Mogło to, skoro jest jakiś tam zapis, to pewnie tak było. No co, no to ścigaliśmy się zapewne nieraz w różnych tam, powiedzmy, latach. Nie wiem, jaki jest bilans, nigdy się nie interesowałem takimi rzeczami, no ale to potwierdza tylko, że obaj już mamy sporo lat. Ostatnio dosyć mocno skupiliśmy się na kontroli technicznej. Dlaczego dzisiaj jej nie ma? Ponieważ główna komisja sportu żelowego nie wyznaczyła komisarza technicznego, a nie jest wymagane na każdych zawodach. Z jakim nastawieniem dzisiaj podchodzicie do tego spotkania? Drużyna z Krosna przyjechała dosyć mocno osłabiona, ale jednak oczekujemy bardzo zaciętego pojedynku. No, na papierze na pewno jest jakieś osłabienie, ale to są zawody i trzeba ścigać się, zwyciężać, a taki jest nasz cel. Jak dzisiaj mogą spisać się juniorzy, bo jak wiemy, mamy nowego, wypożyczonego zawodnika, Maksyma Borowiaka. Ja bym chciał, żeby spisali się jak najlepiej, żeby Maksym objeździł się, tak, czyli nabrał, jak to się mówi, połapał kąty na naszym torze w Zielonej Górze. No a Fabian, żeby uwierzył też w siebie i żeby mu to wychodziło, tak? Żeby mu to sprawiało frajdę. Thank you.
Sadurski. Buzielak, Sadurski, a kapitanem zastępcy? Buzielak. Nie, no, w zastępstwie jest Milik, ale Milika nie ma, w związku z tym jest... Trzecia opaska. Dzień dobry, w ostatnim meczu Falubas pokazał swoją siłę, jak może być dzisiaj? Dzień dobry. No, spodziewam się również dobrego meczu w wykonaniu naszej drużyny, ponieważ no, rywal przyjeżdża osłabiony, aczkolwiek Falubas na swoim torze potrafi jechać. Ostatni mecz to pokazał, że pewnie potrafią wygrać. Jeżeli wszyscy pojadą równo, no to myślę, że powinno być ok. Bardziej martwię się o formację juniorską, ale zobaczymy, co tutaj nasz nowy junior pokaże. Mam nadzieję, że się dobrze wpasuje do zespołu i będzie realnym wzmocnieniem na późniejsze mecze, które są bardzo ważne. A trudno powiedzieć. Myślę, że przeciwna drużyna jedzie w osłabieniu, więc troszkę wydaje się, że może być to ułatwienie, ale myślę, że wbrew pozorom, jak to sport, będzie wyrównana walka i nigdy do końca nie będzie wiadomo, co się wydarzy. A mimo wszystko, jaki wynik pani obstawia? Mimo wszystko obstawiam 50-40 dla Falubasu. A kto jest swoim ulubionym zawodnikiem? Krzysztof Bućkowski. Dlaczego akurat on? Nie wiem, tak po prostu. Pozostało już tylko 5 minut. Może takie dla początku, tak? No. Podlał do czwartej, czy nie? Zostawiam. Tak, mówię.
wierzył, że wszystko złoży się pomyśle. I don't know if I can put it. No, I can run it just quick to explain it. No. Even though, in fairness, he started his fourth lap. He started his fourth lap. Jesteśmy właśnie po pierwszej serii startów. Aktualny wynik to 13-10. Pierwszą trójkę dla drużyny z Telmet Falubazu Zielona Góra przywiózł w trzecim biegu Max Frick. I bo was pomówi śpinał w pardiolu, a mówi co prac, ty bo właśnie. To mi się to miał jaki tak na jedną to żabka ma z boku. Seria startów zdecydowanie dla Zielonogórzan. Przewaga powiększyła się już do 11 punktów, a na ten moment na zielonogórskim torze nieomylni są Max Frick i Krzysztof Buczkowski. Kurwa, śmień, a śmień na wkrad. Jak wjechałem? To widziałem, kurwa. Dobrze, dni. No? Dobrze. No. Okay. Pat, gdzie jadą? Co robią? Tyle lasek. A nie w telefonie, kurwa. To ja nie mówię po. Może być całą noc. Wiadomo. Nie, ja się nie zgadzam. Jesteśmy właśnie po 10 biegach, aktualny wynik to 38-21. W dziewiątym biegu byliśmy świadkami fatalnie wyglądającego upadku. Na szczęście nikomu nic się nie stało i para Protasiewicz-Buczkowski przyjechała na 5-1. Przewaga Falubazu jest dzisiaj no, dosyć wysoka. Jak na ten moment wygląda mecz? Pani co, oni jadą w osłabionym składzie, więc no, piknik taki, nie? Jak, jeżeli by byli z Milikiem, z Lebediewem, to by był całkiem inny mecz. Myślę, że bardziej wyrównany, bo drużyna z Krosna ma też potencjał. A jak widać, na razie nas Falubas no, nie jedzie za bardzo, także... No w tym meczu, no co, no, nie mają kim jeździć oni, więc przewaga jest. No. A jak ci się podoba ten dzisiejszy mecz? Bardzo jest piękny, bardzo się podoba. Zawodnicy dobrze jeżdżą? Tak, bardzo dobrze.
przed biegami nominowanymi możemy być pewni jednego. Stelmet Faluba z Zielona Góra jest zwycięzcą dzisiejszego meczu. Aktualny wynik to 50-27. Kevlar. What product do you have? The product? Yeah. Oh yeah, I want to I have a crypto money. You got your knee brace. Yeah. Though to be honest, it's the wrong leg anyway. But I've done. I thought it was the other one. I've done. Wypadek zapytać, jak z pana zdrowiem potem po tym zwolnie? Bywało lepiej, jestem trochę poobijany, ale generalnie w całości, więc to najważniejsze, zobaczymy jak jutro odświeży. Co tam się w zasadzie wydarzyło, bo tak z boku wyglądało na to, że się z Piotrem zczepiliście motocyklami? Dokładnie, no nastąpiło jakby sprzęgnięcie się motocykli i na to jeszcze był tak pół motocykla z przodu Krzysztofa, który już zakładał na trzeciego pola i... No trochę tak się nabroiło, no ale pierwszy łuk, no to niczyja wina, wydaje mi się, że tak się wydarzyło i wypadek, nie wiem jak wyglądał nawet, ludzie, że fajnie to rzeczy. Okej, w zasadzie to mam wrażenie, że mimo tego upadku, tego, że mówi pan, że jest powijany, to i tak musiał pan ciągnąć, bo za bardzo dzisiaj nawet nie mieliście kim tutaj jechać i pan jako jedyny chyba wyglądał na w miarę spasowanego z tym torem. No na początku, później wypadek i musiałem zmienić motor, bo ta fura się trochę pogięła, no i już ten drugi nie był taki fajny, jak mu chciało. Cóż, no walczyliśmy, no. Też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że później Faluba zmieniał zawodników Max Afrika i tych takich chyba najbardziej punktujących. Ale ci rezerwowi z kolei też dawali tam popalić, więc no fajnie. Generalnie zawody na fajnym torze, na bezpiecznym przede wszystkim. Fajnie, gratulujemy gospodarzom, bo jak najbardziej zasłużenie wygrali. No zadowolenie na pewno, tutaj dość fajne punkty dzisiaj były. Ja też dobrze czułem się na torze, no i kibice mnie tutaj bardzo miło przywitali, więc myślę, że wszystko jest na plus. Jakaś nerwóweczka przed meczem generalnie? Wprawdzie jeździłeś już w Ekstralidze, prawda? Przeciwko Sparcie Wrocław chociażby i to we Wrocławiu, ale tutaj debiucik? Stres to jak przed każdymi zawodami, czy to liga, czy trening, czy jakieś juniorskie, ale dzisiaj pokonałem ten stres i dałem z siebie wszystko. Cieszymy się. Bardzo jestem zadowolony z postawy zawodników całej drużyny. Widać, że tutaj jest z kim co wygrywać. Są pewne plany, ale w żużlu nie można za dużo planować. Pewne rzeczy są gdzieś w głowie, ale to w trakcie zawodów się później układa. Max sam powiedział, że jemu te dwa starty wystarczyły. Był bardzo dobrze spasowany i to było widać na torze. Był po prostu niełapalny. Pytanie o naszego debiutanta z Leszna, jak pan ocenia, bo on tutaj przeszczęśliwy po tym ostatnim biegu był.
Ja myślę, że może być tylko jeszcze lepiej, ponieważ jeżeli w pierwszym meczu się robi takie fajne punkty, pokazuje się z dobrej strony swoją jazdę, swój kunszt, to tylko dobrze świadczy na przyszłość, ponieważ dzisiaj w pierwszym meczu zawsze jest jakiś taki stresik, który gdzieś tam bardziej paraliżuje, a tutaj myślę, że powinien być z każdym wyścigiem, z każdym meczem coraz lepiej. Dzisiejszy mecz zakończył się wynikiem 59-30 i chociaż drużyna z Krosna była mocno osłabiona, to zielonogórzanie pokazali swoją siłę. W tym spotkaniu zadebiutował Maksym Borowiak, który został świetnie przyjęty przez kibiców. Motomysz po raz kolejny przyniosła szczęście naszej drużynie, a my dziękujemy Wam za bardzo głośny doping. Do zobaczenia. Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor.